Czy mógłbyś się nam na początek przedstawić? Dzień dobry, Przemysław Antoniak, współorganizator Raviconu, pierwszej edycji. Okej, a powiedz mi jeszcze proszę, bo czy od samego początku był koncept tego, żeby impreza ta była ze wstępem wolnym? Tak jest, to jest pierwsza edycja, więc musieliśmy zachęcić ludzi, żeby w ogóle chcieli przyjechać na coś, czego nie znają. Na obecną chwilę cała ta impreza idzie zgodnie z waszym planem? Problemy były po drodze, zawsze są, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni z efektu i czekamy do końca imprezy, żeby ocenić, jak wyszło. Na razie jest wszystko dobrze. Dobra, czyli na chwilę obecną macie dużo pozytywnej energii. No tak jest. Jestem niedospany od 2 tygodni, cały czas na telefonie z załatwianiem, ale zadowolony. Czy na początek mógłbym Panią poprosić o przedstawienie się? Dzień dobry, nazywam się Adrianna Kaczmarek, jestem dyrektorem Rybickiej Biblioteki Publicznej. A czy otworzyła tu Pani swoją jakąś taką część ze stanowiskiem, gdzie można na przykład sobie zareklamować jakieś najlepsze książki albo spróbować jak zacząć szukać dobrą książkę, no bo to też jak osoba mało czyta i też nie jest jakimś takim jajołowcem, że tak powiem, kolokwialnie, to jednak najgorsze jest to, żeby wybrać tą jedną książkę, która Cię wciągnie. Jak już będziesz wiedział, co czytasz, no to zaczniesz czytać w tej kategorii, nie? Ale znaleźć tą jedną książkę pierwszą jest chyba najważniejsze, nie? Powiem tak, przy okazji właśnie tych dni bardzo mi zależało, żeby biblioteka funkcjonowała normalnie, tak? Czyli dzieje się tutaj, ale moi pracownicy są normalnie na stanowiskach, także znajdziecie tam bibliotekarki, które na pewno Wam doradzą i pomogą Wam znaleźć tego, czego szukacie właśnie. O to chodziło. Też zależało mi na tym, żeby pokazać strefy, które są nowymi funkcjami, tak? Które nadają nowe funkcje naszej bibliotece, więc jest to strefa multimedialna, strefa muzyki, jest też majsternia i strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. I to fajnie tutaj zagrało z całym przedsięwzięciem. Czy to jest Pana pierwszy konwent? A skąd się Pan tu znalazł? Tak. Jak Pan ocenia ten konwent? Proszę Pana, jak Pan ocenia ten konwent? Okej, dziękuję. Poprosić Cię, żebyś się przedstawiła. Jestem Asia i nie wiem, co mam powiedzieć. Za kogo się przebrałaś? Jestem gniącą panną młodą od Tima Burtona. Powiedz mi proszę, czy to jest Twój pierwszy jakikolwiek w ogóle konwent? Tak, pierwszy raz jestem ogólnie na konwencie, na evencie. Na Pyrkonie też ani razu nie byłam, nic takiego, pierwszy raz. Jakie są Twoje wrażenia w takim razie? Moim zdaniem jest mega fajnie, nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, jest mega dużo fajnych rzeczy do kupienia i ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba. A czekasz na wieczorny występ? Szczerze nie słyszałam o wieczornym występie jeszcze, ale czekam. Będę na pewno do końca eventu. Nie ma problemu. Dzięki.